A do narożnika niebieskiego zapraszam reprezentanta klubu Szarkuć, Damian Piasecki! Damian Piasecki, Szarkuć. 15 pojedynków wygranych i tylko 3 porażki. A jego rywalem będzie Franco Pana. Kanada. 18 pojedynków wygranych, 6 porażek. Kategoria plus 91 kg. Runda pierwsza. I rozpoczynamy starcie numer 3. Jak na razie w tym meczu stan rywalizacji 1-1. Teraz mamy panów w kategorii plus 91 kg. Damian Piasecki, klub Szark Łódź, narożnik niebieski. Jego rywalem Franco Pana, reprezentujący okręg Quebec. No tutaj raczej nie będziemy mieli żadnych problemów, żeby rozróżnić, który zawodnik jest którym. No jak na razie wydaje się, że nieco bardziej mobilny jest zawodnik z Łodzi, ale zobaczmy, no tutaj duża masa Kanadyjczyka, czy będzie w stanie z tej masy zrobić użytek. No jak na razie bije tylko na górę zawodnik z Łodzi. Dobry długi lewy teraz Kanadyjczyka, no naprawdę ciężki ten cios z przedniej ręki. Obydwaj panowie walczą z klasycznej pozycji, czyli lewa ręka z przodu. Zobaczmy, tutaj teraz zaatakował Damian Piasecki, ale wyłapał te ciosy na gardę Kanadyjczyk. Próbował teraz obszernym prawym załapać Polaka, zamyka pod linami naszego zawodnika Franco Pana, ale tutaj sędzia od razu zwraca mu uwagę, żeby nie napierał, żeby nie atakował z pochyloną głową zawodnik z Kanady. No zobaczymy, jak ten przybysz z oceanu się zaprezentuje, bo jak na razie pokazuje tutaj dużą siłę. Teraz dobry prawy na dół w wykonaniu Damiana Piaseckiego, ale tutaj jak tylko rzucił się do ataku Kanadyjczyk, od razu schodzi w dół, trochę za nisko nawet Damian Piasecki, za co został słusznie upomniany przez naszego sędziego. Teraz znowu atakuje z dystansu Damian Piasecki, gdzie się próbował nad procą leczy trafić ten EMA, ale tutaj mocno włączył tą prawą rękę Franco Pana. No widać, że ta ręka sporo waży, jak to mówił, lewa ręka to na prawa nieważona, więc miejmy nadzieję, że ta prawa ręka nie wyląduje czysto na głowie Damiana Piaseckiego. Teraz kombinacja Polaka, ale wylądowała na gardzie ta rękawica. No i znowu wrzuca się do ataku Kanadyjczyk. No bardzo, bardzo konkurentny tutaj zawodnik z Kanady. No niczym niedźwiedź zaatakował naszego zawodnika. I zakończyła nam się pierwsza runda tego starcia.
ring wolny. Runda druga. I rozpoczynamy rundę drugą walki pomiędzy Damianem Piaseckim, narożnik niebieski, a jego rywalem z Kanady, Franco Pano. Próbował wciągnąć się w swoją grę nieco, zmusić, zachęcić rywala do ataku Franco Pana i sam teraz ruszył mocno na Piaseckiego. No, jakby chwycił tą przynętę Polak reprezentujący klub Shark Łódź. Aj, to przestrzelił pod Brudkowym, ale trafił prawym Franco Pana. Tutaj sędzia wskazuje, żeby nie wpadał w swojego oponenta. Teraz zaczyna długim lewym prostym Damian Piasecki. Zobaczymy teraz, jak ta taktyka się sprawdzi. Jak na razie większość ciosów ląduje gdzieś na gardzie Kanadyjczyka. Podobne doświadczenie obydwu zawodników, 24 walki Franco Pany, 18 walk Piaseckiego teraz, dobry prawy krzyżowy zawodnika z Kanady. I spokojnie, spokojnie tutaj teraz na środku ringu trafił pod Brudkowym i lewym sierpowym Franco Pana. Teraz no, próbował lewy, prawy, ale dopiero teraz trafił na dół, ale przyjął dwa mocne ciosy. Piasecki rozkręca się, poczuł krew Franco Pana. No naprawdę dysponuje tutaj potężnym uderzeniem zawodnik z Kanady. Już przyjął kilka naprawdę mocnych ciosów w tej rundzie Damian Piasecki. Teraz no, jakby rozkręcał się nam Kanadyjczyk. W tej rundzie już nieco więcej tych ataków, ale odpowiadać też próbuje odpowiadać Damian Piasecki, ale takie ciosy, no klepanka po korpusie w żaden sposób nie może sprawić dobrego wrażenia na sędziach. Teraz dobry cios na dół i poprawka prawym sierpowym na górę na wykonaniu Pany. No bardzo głośno krzyczy zawodnik z Kanady przy wyprowadzaniu tych ciosów. Teraz świetna kombinacja, ale tylko jeden, ten ostatni prawy krzyżowy trafiony przez Damiana Piaseckiego. No, zaczyna Pana piękny. Ciosy podbródkowe i sierpowe, no tam weszły cztery aż uderzenia z tej pięciouderzeniowej kombinacji. Ostatnie 10 sekund, zamknięty pod linami Piasecki, Pana w natarciu trafia krzyżowymi, ale no tutaj powinien mieć czas, żeby przetrwać i przetrwał Damian Piasecki. Za moment runda trzecia. Ring wolny. Runda trzecia. I rozpoczynamy trzecią, ostatnią rundę trzeciego starcia podczas międzynarodowej kurpiowskiej kuźni mistrzów. W narożniku niebieskim Damian Piasecki, reprezentujący klub Shark Łódź. Jego rywalem Franco Pana z Kanady, ten monstrualny czarnoskóry pięściarz. No i próbuje tymi swoimi mocnymi ciosami sierpowymi naruszyć Polaka, ale to Polak wykonuje pierwszą dobrą akcję. Teraz dobry długi lewy i jeszcze kilka ciosów gdzieś tam w okolice korpusu nerek. Ale to już uruchomił swoje podbródkowe Franco Pana, po których w drugiej rundzie mógł nieco czuć się zamroczony Damian Piasecki. Teraz zmiana lewy na lewy. Dobry cios na korpus zawodnika z Łodzi. Ale sierpowy dochodzi celu. No trochę za nisko ta prawa ręka Piaseckiego.
Teraz próbował trójkową kombinację, ale tylko jeden cios trafił, tak jak teraz. Ten prawy krzyżowy tylko dochodzi celu. On już przygnięty pod linami, mocno atakuje Franco Pana, ale zwraca uwagę sędzia, żeby nie uderzał na Sado. Zyskał kilka sekund teraz Piesecki, żeby móc wrócić na środek ringu, móc pokontrolować nieco ten dystans. Dobre lewe teraz zawodnika z Kanady, trafił prawym krzyżowym Franco Pana, ale cały czas stoi niewzruszony tymi czasami Piesecki. No wytrzymałość naprawdę na poziomie mistrzowskim zawodnika z Łodzi. Teraz sam przymierza się do ataku, ale tutaj ma respekt przed tą siłą ciosów Kanadyjczyka, bo na chwilę gdzieś tam na odchyleniu próbował zaatakować Piesecki. Dobry długi lewy, jeszcze poprawka prawym i kombinacja zawodnika z Kanady. Próbuje odpowiadać cały czas Piasecki. No ruszył Polak, ale te ciosy wylądowały na rękach. Teraz przebija się przez tą gardę Pana. No kilka z nocnych ciosów znów ląduje na głowie Damiana Piaseckiego. Dobry teraz akcja lewy na lewy. Oczywiście clinch, martwo ostatnie 10 sekund tej trzeciej rundy pomiędzy Damianem Piaseckim a Franco Paną. Rusza Pana, trafia prawym, trafia lewym Kanadyjczyk i zakończyła nam się ta trzyrundowa batalia w wadze ciężkiej. Za moment poznamy zwycięstwo. Panie i panowie, w zakończonym przed momentem pojedynku jednogłośnie na punkty zwycięża Franco Pana! Kanada!